Witajcie, moi kochani, bardzo serdecznie w opóźnionej kawie z wróżką, opóźnionej ze względu na brak prądu. Więc spróbujemy się wyrobić, dopóki możemy. Może nam się uda. Dobrze, mam nadzieję, że ktoś przyjdzie, ktoś się zorientuje, że kawka jest i działa. Także fajnie. Najpierw zaczynamy od energetyki, ale ja dam czas, żebyśmy się troszeczkę zgromadzili i sobie jeszcze świcę wyciągnę. Świca musi być, bo będziemy świcę zapalać. I zobaczymy, jak wygląda energetyka tegoż tygodnia, w którym się właśnie ślicznie znajdujemy. Jak patrzę, YouTube ma. Dobra. Wszystko się zgadza. Na YouTubie nagrywam, więc film też się pojawi. Ja przetasuję karty i zobaczymy, jak energie będą się rozkładały w tymże tygodniu. Zaczynamy od dzisiaj. Dzisiaj mamy rycerza buław, czyli tak naprawdę bardzo mocną energię kreacji, energię działania, energię wszelakich możliwości. Warto to wykorzystać nawet na zasadzie jakiegoś takiego ruchu, rozruchu, szybkości, intensywności działania, bo ta intensywność będzie nam stanowczo sprzyjała. Mało tego, wyjazdy, rozjazdy, załatwianie pewnych rzeczy gdzieś dalej, gdzieś bardziej, szybciej i intensywniej oraz nasze dobre samopoczucie może nam dzisiaj towarzyszyć. Pamiętajcie, że jest trochę tak, że retrograduje nam Merkury, więc możemy być bardziej jacyś tacy sentymentalni, troszeczkę nadwrażliwi, mniej komunikatywni. Mogą powracać stare rzeczy, które trzeba będzie zreorganizować, że tak powiem. Niemniej rycerz buław wprowadza bardzo dobrą, pozytywną energię do siły, energii działania, do intensywności dnia dzisiejszego. Wtorek. Ósemka buław. Jeżeli można przyspieszyć po rycerzu buław, to ósemka buław jest do tego bardzo dobrą kartą. Można więc się spodziewać tego, że faktycznie celność naszych działań we wtorek zostanie super osiągnięta. Warto tutaj będzie planować i te plany realizować, bo ułatwienie energetyczne drogi do realizacji planów jest we wtorek bardzo mocno, bardzo intensywnie pokazane. Środa, no to tu już mamy spowolnienie, słuchajcie, tutaj już się nie będzie bardzo dużo działo, dlatego że nawet jeżeli będziemy chcieli w tą intensywność wkroczyć ponownie, to może się okazać, że okoliczności nie do końca będą sprzyjać, że będzie więcej progów do przeskoczenia, że w pewnych sytuacjach będziemy czuli, że mamy związane ręce, a i też pomysłów na realizację nie będzie tak bardzo dużo. Środa jest dniem Merkurego, dniem szybkości, intensywności generalnie, ale energie jako takie, jako że Merkury właśnie retrograduje, to te energie sobie tutaj na spokojnie pewne nasze nowe działania blokują. Wymagana cierpliwość, wymagane spojrzenie troszeczkę z innej strony niż do tej pory, tak żeby coś zrobić i zorganizować. W czwartek mamy dwójkę buław. Kolejna silna i mocna energia, może nie tak szybka i nie tak intensywna jak w pierwsze dwa dni tego tygodnia, ale dwójka buław wnosi możliwości bardzo dobrych współprac, możliwości wsparcia, możliwości zmian i przejścia dalej i wyżej na odpowiedni level. Natomiast również daje taką pomoc od energii z zewnątrz, ale i również od ludzi z zewnątrz, więc ten czwartek może być dosyć dobry, jeżeli o to chodzi. Jeżeli chodzi o piątek, to mamy tutaj czwórkę monet. To, co narozrabialiśmy w całym tygodniu, w piątek możemy sumować, gruntować, w piątek możemy pilnować jak smok swojego skarbu i swojego bogactwa. Jest to dzień gruntowania, dzień spokojny. Czwórki nigdy nie będą w tarocie bardzo szybkie, intensywne. One będą raczej gruntujące, a szczególnie czwórka monet, która z ziemią, z żywiołem ziemi ma bardzo dużo wspólnego. Jest to ugruntowanie tego, co się zrobiło w ciągu tygodnia, ale takie pozytywne, to wiecie, jakby na
jakby na fundament zalać jeszcze jeden fundament. Sobota, Rydwan, no tutaj to już będzie i rozrywkowo, i fajnie, i pozytywnie, i z rozruchem, i z możliwościami, i z działaniami. Także w bardzo piękny sposób to wygląda. Rydwan, wbicie na właściwe tory, większe możliwości i rozruch generalnie, szybkość, intensywność działań w sobotę panować będzie. A w niedzielę karta maga, więc można czarować, można tworzyć, kreować. I ja rozumiem, że w niedzielę część z nas ma takie poglądy, że tam, nie wiem, nie odkurzamy, nie sprzątamy, odpoczywamy, ale może być to bardzo kreatywne, może być to, wiecie, odpoczynek w ruchu, może być to stworzenie jakiejś takiej swojej własnej przestrzeni na następny tydzień, więc też bardzo dobra, pozytywna karta i fajnie to wygląda. Generalnie tylko można by się było, tak patrzę, czepić środy, która daje nam takie lekkie uwiązanie, która daje nam lekki brak współpracy z energiami kosmosu, ale wyjaśnienie jest takie, że skoro nam retrograduje Merkury, to i faktycznie nie do końca ten Merkury w środowym dniu będzie taki wow, cudowny. Także tak, nie dopiecze nam ten tydzień w każdym razie. Jakichś ogromnych dram tutaj stanowczo nie widać. Tak się przedstawia energetyka. My sobie zapalimy teraz naszą świecę tygodniówkę. Bardzo się cieszę, że jednak ten prąd wrócił, że można było... Wiecie, internety słabo działają. Internety działają na tyle, że Wam na szkole napisałam, że nie ma prądu i nie wiem, czy będzie kawa, ale już na przykład komentarzy nie mogłam zobaczyć, więc rodzaj internetu, jak nie ma prądu, jest siadnięty. Siadnięty internet ten czas. Dobrze, słuchajcie, nasze magiczne świece, które podłączcie się mentalnie, bądź podłączcie się świecą, jeżeli jesteście w domu, ogniem w zasadzie, bo trudno podgrzewacz nazwać świecą, ale to chodzi o ogień, który zapalamy, by ten tydzień był szczęśliwy dla nas, po prostu w każdym z czterech aspektów, czyli w aspekcie żywiołu wody, który jest aspektem emocjonalnym, w aspekcie żywiołu ziemi, który jest aspektem materialnym, w aspekcie żywiołu buław, który doda nam energii, w aspekcie żywiołu mieczy, który doda nam intelektu, żeby te cztery żywioły nas prowadziły przez dobre i pozytywne ścieżki wszelakie. Dobrze, moi kochani, jeżeli macie urodziny od dzisiaj do następnej niedzieli, to dla Was w tym momencie będą przysłania, także piszcie. Pamiętajcie, że trzeba mieć 18 lat, dlatego piszcie albo rok urodzenia, albo że jesteście pełnoletni. Jeżeli chcecie spytać się dla kogoś o przesłanie, to musi być to za pozwoleniem tej osoby, za pozwoleniem, wiedzą i przytomnością tejże osoby. Także tak. Beata mówi, że lekcja tarotowa będzie ciężka. Tak, bo my tarotowe lekcje mamy w środy. Nie będzie ciężka, bo akurat przy mieczach, ósemce mieczy, wszystko może być ciężkie, ale nie online'owe, internetowe rzeczy. Będzie super. Zresztą przygotowane jest fajne. Dacie radę, bo ja chyba dam. Chyba tak. Dobrze, słuchajcie. Czekam na Wasze urodzinki. Jeżeli macie urodzinki w tym tygodniu, to tak. I ogłoszenia. Ogłoszenia. Ogłoszeń nie będzie dużo. Słuchajcie, na kanale jest horoskop miłosny dla singli. I być może jakimś sposobem uda mi się dzisiaj zrobić horoskop miłosny na ten rok dla osób w parze. Wymyśliłam bardzo fajny układ kart. Ja przepraszam za mazaję, ale ja potrafię pomazać różne rzeczy. Mamy tak, mamy oną, mamy jej podejście do onego, mamy podejście onego do onej i onego. Tu mamy serce onej, tu mamy serce onego, tu mamy pozytywne rzeczy, tu mamy przeszkody, a tu mamy wynik. Więc będzie horoskop miłosny dla par. Pojawi się to w postaci filmu. Tam to nie chodzi, że to będzie indywidualne, tylko będzie dla poszczególnych znaków zodiaku, więc można będzie sobie ułożyć, odsłuchać i popatrzeć. Natomiast jeżeli chodzi o jakiekolwiek miłosne działania, to luty jest na tym kanale,
w sensie instagramowo-youtubowym, Miesiącem Miłości, więc od lutego dopiero zaczniemy układ walentynkowy premium. Na razie jeszcze nie. Natomiast, skoro zbliża się luty i zbliża się wszystko związane z miłością, myślę, że zrobimy sobie jakiś dekret miłosny, tego typu rzeczy będziemy robić. Zazwyczaj w lutym mamy rytuał pudełkowy, czyli rytuał z linku, do którego dostajecie potrzebne artefakty. Czyli zaczyna się dzisiaj sprzedaż pudełkowego rytuału, który próbowałam zmienić opis i nie załapało, ale to wiecie, jak nie działa ten internet tak jak powinien, to czasem pewne rzeczy mogą być po prostu niezałapane, nie wiedzieć czemu. W ogóle nie wiem, czemu mi jakoś dziwnie. Tak sprawdzam i patrzę. No nie załapało, a zrobiłam aktualizację. Super. W każdym razie rytuał pudełkowy wejdzie po kawce z wróżką tak z 2-3 minuty, bo będę musiała uaktualnić po raz drugi opis. Kończy już mi się układ premium, także tutaj jestem bardzo zadowolona z tego. Tam mam jeszcze jakieś ostatnie niedobitki, które przyszły wczoraj, ale już ten układ premium na nowy rok też nie będę robiła. Czekamy na wszelkie miłosne rzeczy. Ja zajmę się trochę horoskopami, jako że mamy styczeń. Dobrze, tutaj mam dane osób do przesłania, słuchajcie. Maria przede wszystkim najpierw. Super. Zobaczymy. Także rytuał walentynkowy, tak. Po kawce z wróżką sobie wejdzie jak zwykle limitka. Najważniejszym aspektem tego pudełkowego jest link do rytuału, który czynimy wspólnie w ograniczonej grupie. Natomiast artefaktem będzie początek wisiora z koralikiem na miłość, jak Karolcia. Pamiętacie Karolcie, nie? Już co, ja wejdę po ten kamyk. Potem miała jeszcze koralik. Będzie miseczka do wody, kwiat, świeca, olejek miłosny plus kadzidło. Czyli to wszystko, co jest potrzebne do rytuału i będziemy sobie działać. Dobra. Maria, przesłanie urodzinowe przede wszystkim. Ja to się cieszę zawsze z tych walentynkowych, bo tak to samej to bym się nie chciało robić, a z wami to mi się normalnie chce. Fiksyty, owiec cały, jak ja to mówię. Dobra, Maria. Pomyśl o przodkach, tylko pomyśl o przodkach pod kątem tego, co dobrego mogłaś się nauczyć, jakie dobre matryce zyskać, jakie zalety, a nie wady właśnie przodkowie sobą reprezentują i skorzystaj z tego. Jest to praca intelektualno-doświadczeniowa, ale będzie warta wyprawki. Serce powinno być bardzo przyjacielskie do wszystkiego, co się rusza i na drzewo nie ucieka. Niekoniecznie rozemocjonowane, tylko przyjacielskie właśnie. Natomiast w działaniu energia do tego, by swoje poglądy, nie bać się ich mówić, nie bać się ich realizować, nie bać się, co powiedzą na ten temat inni. To takie nie tyle przekonywanie innych do swoich racji, co robienie tego, czego się od samej siebie oczekuje. Dobrze. I mamy też przesłanie dla Ani, córki Małgosi. Violetta mówi, że energia rytuałów pudełkowych to magia w magii. Tak. No tak. No dla każdego coś dobrego. Robimy wspólne rytuały na grupie za darmożkę, natomiast źreć z czegoś trzeba, więc robimy również sprawy niedarmożkowe. Poczekajcie, mi się ta książka zamknęła. I do tego właśnie należą rytuały pudełkowe. Wszystko jest w totalnym przygotowaniu. Ja zawsze ogłaszam wcześniej, bo no tak, żeby były co najmniej 2 tygodnie, jeżeli ktoś mieszka za granicą, żeby paczka doszła, umówmy się, więc dobrze. I Ania, jak powinna funkcjonować? Na pewno w głowie kierować się intuicją, wszelkiego rodzaju magicznością, z tego względu, że jej wiedza, jej wnętrze, ta intuicja właśnie jest bardzo mocno rozbudzona i fajnie by było po prostu z tego skorzystać, a nie sobie mieć na boku zupełnie niepotrzebnie. Ale to też zdobywanie mądrości, kursy, szkolenia w głowie, więc akurat. W sercu. Otwarcie na nowe możliwości i pozamykanie starych spraw w bardzo łagodnej formie karty świata. Karta świata nie niesie ze sobą rewolucji, niesie czystą ewolucję w
czystej, cudownej, uspokajającej formie. Więc stare zamykać, nowe otwierać. Wtedy, kiedy jest złe, bo jeżeli stare jest dobre, to nie ma co zamykać, ale kiedy jest złe, to tak. A w działaniu bardzo czysta energia pracy i zbierania owoców tej pracy. Wolno, skutecznie, praca u podstaw, dopilnowywanie pewnych rzeczy. Szału tutaj nie ma w tych kartach, ale są bardzo dobre właśnie pod względem zachowania świętego spokoju. O, dokładnie tak. Dobra. Słuchajcie, tutaj Dorota przyniosła ten pierwszy artefakt. Będziemy budować sobie, tak jak budowaliśmy witrażyk w tamtym roku, będziemy budować sobie dzyndzołka. Dzyndzołek będzie mógł wisieć przy ołtarzu, będziemy mogli nosić. Pamiętajcie, że oczywiście bez dzyndzołków też by się udał rytuał, ale o co chodzi z dzyndzołkiem? Chodzi o to, że jeżeli mamy jakiś przedmiot, jeżeli mamy jakiś przedmiot przy rytuale i zaklinamy w niego energię, to on niesie ze sobą energię danego rytuału. I tutaj, jak widzicie, dostosowany do walentynkowego, piękny, z serduszkami drewniany, ręcznie wykonany koralik przez panią z Ukrainy, czy Polkę, czy Ukrainkę, nie wiem, ale z Ukrainy na pewno, bo w takim sensie, że tam w paszport nikomu nie zaglądałam, piękny akcent jest, więc pięknie się z nią rozmawia. I pierwszy koral jest podstawą całego wisiora, dlatego że zamówiłyśmy dzyndzoł właśnie, koralik do rytuału miłosnego, dalej będzie ostara, dalej będą kolejne rzeczy. Tutaj i sznurek zamówiłyśmy. Tutaj, jeżeli chodzi o sznurek, to on jest zawiązany w jakiś specyficzny sposób, ale trzeba go będzie rozłączyć, bo będą koraliki jak gdyby też nanizane potem na boki. Ale to już ja mam to przemyślane i będziemy działać. Natomiast pierwszy artefakt wygląda w ten sposób i na tym będziemy nabudowywać dzyndzoła dalej. Przy każdym rytuale kolejną kulkę, większą, mniejszą, one będą różne. Ta pierwsza jest właśnie złoto serduszkowa. Oczywiście nie sfokusuję, bo po co na Instagramie. Tutaj też nie bardzo fokusuję, a mniej więcej widać. Mniej więcej widać, na zdjęciach będzie więcej, więc myślę, że warto. Na żywo najbardziej wiadomo. Tak, no, zdjęcie nie da. Tych rytuałów jest troszkę więcej niż w tamtym roku, bo były bitwy były, więc dobra, okej, trochę więcej, ale to wiadomo, że warto szybciej, żeby doszło pocztowo, bo to, że my mamy spakowane i zrobione, to jedno, ale poczta to druga rzecz, wiecie, to jest wszechświat alternatywny. Także tak. To na pewno, więc ten pudełkowy dacie mi 3 minuty na zmianę po kawce z wróżką, wchodzi po kawce z wróżką. Jest ich troszeczkę więcej, ale polowanko pewnie też będzie skuteczne, żeby mnie potem nie było, pani może spod lady nie ma. Także tak, rytuał walentynkowy. Słuchajcie, jutro mamy pełnię. Jak wszystko zadziała, czyli prąd, internet i wróżka, bo się okazuje, że prąd może być różnie przy tych wichurach, to robimy na kanale tą pełnię. Koszt to jest 22 zł, jak od lat. Tutaj staram się nic nie zmieniać, mimo zmieniającej się koniunktury na rynku, w sensie nowych ładów, przepraszam, i różnych takich. Można się jeszcze zapisywać dzisiaj i jutro, tylko błagam, nie po 21:00. I zważcie na to, że te maile mogą też dochodzić różnie. Ale zawsze na końcu jest taki, że dla wszystkich tych, którzy zostali zapisani, a nie zostali przeze mnie wymienieni, właśnie na okoliczność. Chcę się podłączyć, ale wpadłam na to dopiero teraz, potem zapłacę, albo na okoliczność nie zostałam wyczytana, chociaż wysłałam maila, bo i mi zdarza się przeoczyć, autentycznie ze 3 razy mi się zdarzyło przeoczyć osobę, chociaż są wypisane po kolei, a czasem po prostu może nie dojść mail. Więc umówmy się, tak może być. Czyli jutro pełnia, działamy. I w pełni będziemy napędzać koniunkturę, bogactwo i możliwości. Także myślę, że bardzo fajnie będzie działanko zrobione. Gdybym ja nie weszła o tej 21:00 na kanał, ze względu na internet, światło, bo jak ze względu na mnie, to i tak nic nie zrobię, ale internet, światło, to pamiętajcie, 21:05 palicie świece, bo rytuał się dzieje, tylko nie mam jak go przekazać wirtualnie. Także to na zaś, gdyby coś tam się działo z jakimkolwiek rytuałem. Oprócz tego, że jakby pudełkowy na przykład, to najwyżej przełożymy dzień, więc to nie jest problem, gdybym nie miała internetu bądź światła. Ale
mówię, pełnię czy coś, no pełni sobie nie przesuniemy, wszyscy są gotowi w danym momencie, więc tak to wygląda. Dobrze, te układy premium mam jeszcze niedobitki, więc postaram się je w tym tygodniu zrobić, ale to już będą tak od lutego do stycznia na tej zasadzie będzie robione, bo już jest po połowie miesiąca i już nie zbieram zamówień, ja miałam ich ponad setkę grubo. Ja jak widzę już temat, wczoraj nawet byłam u mojej kochanej księgowej i moja kochana księgowa mówi, zrób mi akurat, bo jest styczeń, a ja myślałam, że dostanę tego, już oczko mi zaczęło, nie? Oczko temu misiu, a potem dostałam takiego zwrotu akcji, nie? W sensie takim mentalnym, ale nie, no tam zrobiłam, tylko już mam alergię, więc to już jest za dużo, więc już koniec premium, a od lutego wejdzie układ walentynkowy premiowany, ale już nie w cenie 22 zł, tylko w cenie 15, czyli w cenie normalnie premiowanej walentynkowy będzie można się zgłaszać i już będę robić podczas programu, a nie w takich osobnych, bądź tam, że na samym początku zrobionych rzeczach. Dobrze. To horoskopy Wam mówiłam. A, i słuchajcie, myślę, że ogłosimy to. Otworzymy zapisy na świece Imbolc. Te zapisy będą przez sklep. Ale za tydzień. Za tydzień to nie wiem, czy za tydzień. Zobaczymy. Za tydzień. Dlatego, że możemy to zrobić w tygodniu. Dlatego, że to są same zapisy. Tych świec będzie ograniczona ilość. Świeca Imbolc, czyli świeca błogosławieństwa dla domu. Dlaczego w ten sposób? Dlatego, że będzie bardzo ograniczona ilość, ponieważ w Imbolc ja na YouTubie robię błogosławieństwo Imbolc, więc też można poświęcić sobie świecę samodzielnie. Ale jeżeli ktoś jest osłabiony, nie czuje się na siłach, chce mieć świecę ode mnie, to też będzie miał taką możliwość. Czyli będzie darmożka dla tych, którzy tak, ja jestem tu wiedźma, zrobię. Natomiast dla tych, którzy a, tak bym chciała, a trochę nie jestem wiedźma, to będzie właśnie do zakupienia świeca Imbolc, z tym, że będą na nią zapisy z tego względu, żebym wiedziała też w miarę, ile świec zamówić, bo ja sobie wyznaczyłam tam pewną ilość, ale być może jakby było dużo zapisów, to ją wtedy powiększę, tak domówię jak gdyby i będę miała jeszcze na to czas, bo Imbolc jest za 2 tygodnie po prostu. Także muszę mieć czas na logistykę imbolkową. No to jest Imbolc Gromnicznej, czyli tutaj ze świecami działamy. I powiem Wam, że tyle by było tych ogłoszeń. Czy coś jeszcze, Dorota, mamy do zrobienia? Nie, kursy są, to jest... To kursy jest. Są, jeżeli ktoś zapisuje się na luty na kurs, to już wie gdzie. Wszystkie wszystkie zadania domowe, a się wkłada na grupę. Nie wszystko jest na grupie. Bo to jest na grupie wszystko. Nie pytać, bo to jest. Wszystko jest na grupie. Linki są na grupie. Ja myślę, że teraz tak patrząc na zasadzie, ile jest osób, czy ktoś się dopisuje, czy nie, luty, być może marzec będzie ostatnim miesiącem do zapisu. Nie będziemy robić zwrotek, dlatego że ja nie chciałabym ograniczać jakiegoś dostępu do grupy, komuś czy coś, a to by była logistyka. My przetrwamy potem w gronie, w jakim jesteśmy, cały kurs. Potem może go będzie można kupić za grube miliony, bo tak. Bo wiecie, że ja tak mam, że najpierw sprzedaję taniej, potem sprzedaję drożej. Także jeżeli by ktoś chciał. Małgosia się pyta, czy będziemy robić kadzidełka. Chyba nie. Dziękuję za piękny makijaż. Ja Wam powiem, że wstałam wcześniej, umalowałam się i czekałam, aż przyjdzie światło, żeby zrobić kawę z wróżką. Z tego względu, że no wiecie, w każdej chwili mogą włączyć. Znaczy ostatnio nie było cały dzień, nie? Ale dzisiaj wyjątkowo szczęśliwie szybciej. Także mogłam się z Wami spotkać o jeszcze sensownej porze. No dobrze, czyli chyba wszystko jest ogłoszone. Przede wszystkim to właśnie ten walentynkowy, co by jak najszybciej, co by dotarło. Artefakt, miseczka, do której wlejemy wodę, kwiat, świeca, kadzidło i link do rytuału walentynkowego. Walentynkowy jest dla wszystkich i dla tych, którzy miłość swą posiadają, a chcą polepszyć i ugruntować jej jakość oraz dla tych, którzy tej miłości szukają. Jeżeli ktoś miał już wcześniej rytuał walentynkowy, może go sobie też spokojnie wykupić z tego względu, że ja jestem zdania, że energię, dlaczego co rok pewne rzeczy się robi, żeby te energie co rok powtórzyć, więc to nie jest przeciwwskazaniem, to nie będzie za dużo, to nie będzie za bardzo i myślę, że będzie właściwe. Także wiecie, konstruujemy obok witrażyka, konstruujemy teraz kulki i dzyndzoły. Znaczy to jest pierwsza podstawa, jak się ma tą podstawę, to potem już
ile tam, wiadomo, to jest podstawa. Czyli zaczynamy od podstaw, wyjątkowo. Dobra, to chyba tyle miałam Wam do powiedzenia. Były energie, były urodziny, była świeca. Ja byłam na szczęście. Mamy dzisiaj krótszą tą kawkę, ale tak to, przepraszam, czasem bywa. Buziakuję Was bardzo mocno. Najpierw żegnam się z widzami z YouTube'a, bo ich tutaj sobie wyłączę i zaraz to ogarnę YouTube'ową. Pa, pa, pa.